Siemaneczko wszystkim z tej strony, Pan tutaj, witam w nietypowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mój klan MDT, znaczy mój klan, klan, do którego jestem członkiem, dokładnie tak, zamierzał rzucić, a raczej rzucił wyzwanie pewnemu klanowi z Niemiec. Chłopaki, podpowiedzcie mi nazwę. Vendetta Racing Team. Aha, Vendetta Racing Team, coś w tym stylu, Vendetta na pewno. Możecie go kojarzyć również z Need for Speed World. Będzie z nami się ścigała jedna kobieta, jeden mężczyzna z tamtego klanu właśnie. No i to jest takie małe przywitanie, ja będę komentatorem tego wszystkiego, także mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba. Tu macie mojego awka na chwilę obecną. Teraz chłopaki, to powiedzcie takie krótkie cześć. Hello. Hello. Hi. Hello. Okej, okay, thank you. No nie mam, ej, jest jakaś Aga Naga. Aga Naga. Ale ja pierdzielę, aż ją zapraszam do znajomych, nie? No niemożliwe, Aga Naga, ale sobie wymyśliła. Pokaż swoje ciało, no, Aga Naga. No więc na chwilę obecną jesteśmy w poczekalni. Wcześniej Michał miał wyłączony mikrofon, także możesz teraz, Michał, się przywitać, to jest Dread. Dzień dobry. No, bo on tam wcześniej mówił coś tam, siemaneczko, ten a nagle mówi, a ja miałem wyłączony mikrofon. Dobra, także jest. No dobra, nie obrażaj dzięki mnie. Wiesz. Ale dzięki, dobra, dzięki, wiesz. Zamknij ryj. No, dobra, czekajcie. Ja się tylko opowiem, że czekamy na jednego gościa. Jedzie z nami, Bunny się będzie ścigała i będzie się ścigał bodajże Takumi. To są Germany, to są Niemcy, nie tak? Chciałem powiedzieć Germany, bo już tak po angielsku troszkę się dogadali, dogadaliśmy się z nimi. I teraz oni wyszli wszyscy, nie wiem, gdzie oni idą. Join, let's fast recreate. No dobra, to oni robią kolejne lobby i potem już spotkamy się w wyścigu. Okej, no więc startujemy pierwszy wyścig, będzie to pętla w Grand Park. Oczywiście u nich jest dwóch graczy oglądających, czy nawet jeden. U nas jest tylko jeden. Ja jestem komentatorem, także będę włączał sobie na początku, o, startuję jako pierwszy, super. Będę musiał sobie włączyć tryb właśnie ten oglądania, ten od Xfinity, zaraz zobaczcie jak to wygląda. Będę musiał zjechać i tak będzie wyglądał każdy wyścig, także spójrzcie sobie na to, obserwuj. I już mogę obserwować Dragon tutaj, o widzę, że Dread oczywiście już przejmuje prowadzenie, wyprzedza swoich rywali. Gracza mogę zmieniać w taki sposób, Tiger wyprzedził Dreada w bardzo śmieszny sposób przez ścięcie tej właśnie uliczki. Dread tutaj nie może dać za wygraną, QWERTY jak jedzie na końcu ze sterowaniem sportowym. No tutaj troszkę ramów na pewno będzie, dogadali się, że QWERTY jak i właśnie Tiger będą jeździli na sterowaniu sportowym, a Dread i dokładnie Bunny, czyli kobieta, będą jechali na sterowaniu hardcore, czyli dla zawodowców. Oglądamy sobie tutaj dwóch właśnie członków teamu Vlad. Oj, coś tutaj się stało nie tak z zawodnikiem o nicku Tiger. Ja oglądam i Dragon, możecie to zobaczyć. Teraz Dread widzę, że goni tutaj Bunny, goni naszą piękną kobietę. Szczerze powiedziawszy, jakbyście ją zobaczyli, też byście stwierdzili to samo co ja, nie jest najbrzydsza. I Tiger drafci oczywiście Dreada, oby go tylko nie spychał. Zobaczymy sobie, czy... O, tutaj widzę ofensywne nitro. Zobaczymy sobie, kto wygra ten pojedynek. Teraz zakręt i niestety Dread, znaczy niestety, stety dla mnie, stety Dread właśnie to wygrywa. Teraz QWERTY goni tutaj przeciwników, nie wiem, QWERTY, czy ich dogonisz, co ty na to? Ja nie. Dasz radę? Widzę latającą... Auć, wjechałeś w barierkę, no niestety QWERTY zerzył się z barierką, ale za to Bunny prowadzi, to jest kobieta, słuchajcie, to jest kobieta, to trzeba podkreślić, że kobieta nie może być tu dyskryminowana, że kobieta wygra te zawody najprawdopodobniej jadąc, co prawda, najlepszym autem na ulicy, jednym z najlepszych, czyli Fordem SVT Raptorem. Właśnie, miał być bez najlepszych. Mówię. Miało być bez najlepszych, ale Raptora nie wykluczaliśmy, ponieważ chodziło głównie o wyczyn. Niech będzie to auto, wy też wzięliście sobie dobre auto, tak? Wzięliście sobie Mustangi. Nie, Mustang nie jest jakiś... super, no, mega ale dobry. Jest w porządku, tak? Jest w porządku. Widzę, że tutaj wyścig już trwa minutę 50, ale rzeczywiście Raptor jest najlepszy. Teraz widzimy, że Dread jest na drugiej pozycji, także nasz zespół będzie najprawdopodobniej... Nasz zespół, no. Zespół... Oj, MDT będzie tutaj miał te punkty za drugą pozycję, ale teraz Dread musi powalczyć z Tigerem. Zobaczymy, jak się skończy ten pojedynek właśnie. Tiger jedzie za swoją tutaj członkinią drużyny, nie wiem, jak to powiedzieć do końca, ale widzę, że tutaj drafci Dread, a QWERTY jak lekko się rozbija na końcu, pomalutku, może uda mu się dogonić konkurencję. Są to trzy kółka
właśnie tego wyścigu, także w ogóle to jest team VRADT, to jest jakoś tam jakiś tam skrót, ale widać, że bardzo ładnie sobie Bunny tutaj radzi, widać, że jest wyćwiczona nie tylko na tej trasie, ale ogółem w tym aucie, że umie jeździć no jak kobieta, naprawdę jako kobieta to bardzo, bardzo dobrze sobie radzi, zresztą sami spójrzcie na tą technikę. Teraz Dread tutaj bardzo ładnie goni naszego przeciwnika, czyli Tigera. Tiger w swoim też całkiem ładnie stuningowanym fokusie, widać, że też jest troszkę wyćwiczony pod takim względem, że nawet sobie radzi, ale tych dwóch zawodników najbardziej tutaj się ze sobą spiera, także widać, widać tę konkurencję, widać to, że tych dwóch graczy tutaj akurat w tym lobby, w tym, tak naprawdę w tym wyścigu, najbardziej ze sobą rywalizuje. QWERTY jak oczywiście na końcu tutaj czeka, znaczy czeka, no tak naprawdę śledzi naszych towarzyszy, już jest tuż na ogonie tak naprawdę, ale myślę, że ich nie dogoni przez ten, właśnie przez te murki nieszczęsne, tak jest? Ten murki coś się tutaj tak troszkę podchwyciły. No a powiem ci, że też dla mnie nie była dosyć fajna, tak, taka średnia, szczerze powiedziawszy. Gdyby nie było niektórych punktów, to fajnie można było ją skrócić. Oczywiście Bunny prowadzi nadal, widzę, że ona sobie radzi elegancko, ale też ma auto, które się jej jakby słucha, tak? Raptor jest tym autem, które słucha się kierowcy pod takim względem, że po prostu chcesz skręcić tak, to tak skręcisz w offroadzie, w rajdzie czy w ulicy. Patrzymy sobie dalej na konkurencję, czyli Tiger kontra Dread, najwidoczniej team VRADT, bo nie wiem jak to nazywać, VRADTR. VRAD, no tak dziwnie to będzie brzmiało. Najwidoczniej wygrają tą konkurencję, ale jeszcze tutaj Vendetta, o może tak. Ale tutaj widać, że jeszcze Michał, czyli Dread, się spiera z naszymi przeciwnikami. Czy to jest już ostatnie okrążenie, czy zostało jeszcze jedno? Jedno. Jeszcze jedno zostało. Mogę sobie oczywiście zmienić widok, także możemy sobie troszkę z góry bardziej pooglądać, ale najfajniej to wygląda z tylnego zderzaka, albo zobaczmy sobie tą właśnie konkurencję z przedniego zderzaka naszego przyjaciela, czyli Michała. Patrzcie sobie, jaka tu jest technika, może nie technika, tylko spójrzcie sobie, co tu się dzieje. To jest naprawdę, no, według mnie to jest straszne, jak oni to robią, jak oni tu się walczą ze sobą. Tu się liczy każdy metr, każde nitro i każdy drafting, że tak powiem. Ale jedyną przewagą Tigera jest to, że ma sterowanie sportowe, czyli jego auto po prostu mniej wpada w poślizgi i lepiej trzyma się drogi, troszkę lepiej przyspiesza na nitrze i mniej wheel spinuje kołami. Także no tu jest właśnie ten plus dla Tigera, który jedzie za naszą Bunny. Widać, że tutaj jej na pewno nie będzie wyprzedzał, chyba że Bunny w coś się uderzy. Ale Bunny radzi sobie jak na chwilę nic obecną bardzo dobrze. QWERTY jak do tyłu, mam nic nie mówić? Nie. Czy mam nic nie mówić o Bunny, mówisz? Nie przyłącza się na mnie. A sobie pooglądam ciebie zaraz, tylko powiem widzom, a raczej pokażę widzom, jak fajnie sobie radzi Bunny. No spójrzcie sobie, że to jednak jest ta, znaczy technika. To jest kobieta, tak? Ja najbardziej chciałbym to podkreślić, już nie będę tego więcej powtarzał, ale spójrzcie sobie jak ona jeździ. Patrzcie jak ładnie sobie radzi, jak ładnie hamuje, jak ładnie wchodzi w zakręty i skraca je. To mi się bardzo podoba i myślę, że jeszcze kiedyś sobie na pewno z Bunny pojeżdżę, bo czy tam do nas dołączy po prostu, żeby się z nami pokonkurować troszeczkę team kontra team. Spójrzmy sobie dalej na konkurencję Tiger kontra Dread. No widać, że tutaj Dread już chyba raczej nie wyprzedzi naszego przyjaciela, chyba że na przykład Tiger popełni jakiś błąd, to wtedy Dread będzie miał niesamowitą możliwość go tutaj właśnie wyprzedzenia. Zobaczmy sobie ostatnie sekundy tego wyścigu, dlatego że to już jest ostatnie okrążenie. Widać, że widać te emocje, znaczy widać to, że zawodnicy ze sobą walczą. No to nie jest takie coś, że po prostu sobie jadą i o. Widać, że już dojechała tak nasza Bunny. Tiger dojeżdża tuż za nią, na trzeciej pozycji dojedzie Dread i na czwartej pozycji oczywiście QWERTY, który wydaje mi się, że te 30 sekund mogą mu starczyć właśnie do końca tego wyścigu. Czy mu wystarczą, no to zobaczymy, możemy sobie pooglądać naszego przyjaciela troszkę bardziej od góry, odgórnie. Czwarta pozycja, ale i tak utrzymuje tą klasę, że jedzie tutaj, nie poddał się, nie cofnął się i tak dalej, tylko jedzie dalej. Sterowania ułożyły się w taki sposób, że mamy czerwone, żółte, także przenosimy się już do następnego wyścigu. Ten wyścig wygrała kobieta i team Vendetta, tak? Okej, okay, kolejny wyścig to najazd na Vegas. Astonem jedzie Wojtek, a ty jedziesz czym? Fokusem. Fokusem jedzie Dread. Najazd na Vegas, trasa całkiem no, taka średnia, jest w nocy, także czyżbym startował z ostatniej pozycji? Tak jest, będę mógł sobie spokojnie przejść do trybu obserwatora, także nawet nie przyspieszam, tylko od razu do obserwatora lecimy. Ja i oczywiście mój przyjaciel z innego teamu, obserwator, tak jest. I teraz na prowadzenie wysunął się Dread z naszego teamu. Bunny oczywiście tuż za nim na ogonie, tutaj ładny skrót, widać, że ta graczka ma opanowane swoje auta, ma opanowane większe auta, takie bardziej, jak to też nazwałem, uliczne offroady, czyli street, vany, street, jak się nazywa ten typ auta, powiedzcie mi, bo zapomniałem.
O, suwy, dokładnie. Czyli suwy, ale takie bardziej... Urban suwy, dokładnie tak, urban suwy. Raptor jest pick-upem, tak, Raptor jest pick-upem, ale ona widać, że lubi duże auto, być może jest to jakiś koncept... koncept. Jest to jakiś kompleks, na przykład pod takim względem, że ma małe cycki czy coś w tym stylu, no nie wiem, być może to jest właśnie coś w tym stylu. Nie chcę się w to, że tak powiem, mieszać, ale Bunny prowadzi kolejny wyścig, a Dredd tuż na ogonie. Tuż za Dreddem widać Tigera, którego wyprzedza teraz skutecznie Qwert, jakoby dwoje gracze jeżdżą na sportowym sterowaniu. Przechodzimy do Qwertiaka, który jedzie przed... auć, tutaj nieładnie się troszkę zdarzyło i poślizg Qwertiaka, który niestety eliminuje go z trzeciej pozycji. Teraz spójrzmy sobie na Bunny, która niestety też wpadła w poślizg i zaliczyła parę znaków przydrożnych kierujących nas właśnie w odpowiednią stronę. Także Dredd na pierwszej pozycji bardzo ładnie tutaj prowadzi swojego Focusa, widać, że lubi to auto. Pomagał mi Dredd w moim montażu z Focusem, którego oczywiście możecie sobie zobaczyć, także no widać, że to auto jednak się przyjaźni z Dreddem, jakkolwiek to zabrzmi. Tuż za Bunny jedzie Tiger, tuż za naszą koleżanką z Vendetty i bardzo nie podoba mi się to, że ma ten taki duży spoiler, ale to już jest jego wybór. Mówię tutaj tylko takie swoje subiektywne decyzje, czy tam subiektywne opinie. Bunny tutaj widać, że jeszcze goni, będzie goniła i na pewno będzie próbowała, ale jednak Dredd jest na tyle wyćwiczony w Focusie, że wydaje mi się, że to wszystko jednak jej nie wyjdzie. I Qwertiak oczywiście tutaj ogonek prowadzi nasz, będzie gonił naszych oczywiście przeciwników, także liczmy na to, że Qwertiak jeszcze dogoni i pokaże klasę, ponieważ głównie Qwertiak chciał tą trasę. Wydaje mi się, że Qwertiak lubi akurat najazd na Vegas. Spójrzmy sobie na drugą pozycję, czyli na Bunny, która goni Dredda nieskutecznie, jak to zresztą widać. No i bardzo dobrze, dlatego że ja jestem za moim teamem, już powoli kończymy trasę, ponieważ jest to sprint, dobrze mówię? Tak jest, jest to sprint i Dredd wjeżdża na metę w pięknym stylu, nawet tyłem, żeby upokorzyć naszych przeciwników, a Bunny i Tiger wjeżdżają tak naprawdę w jednej, praktycznie w tej samej kolejności i Qwertiak na samym końcu, myślę, że dojedziesz na koniec tego wyścigu, co nie? Dojedziesz, także drugi wyścig zakończony powodzeniem z naszej strony i też oczywiście wjazdem na tyłę ze strony Qwertiaka. Z wjazdem na tyłę, wjazdem tyłem na metę, no tak, o to chodziło. Tyłem do przodu, jak. Okej, kolejny wyścig wybrany przez nasz zespół, czyli zespół Czerwonych, nazywa się Zwariowana Wspinaczka. Wyścig jest na tyle ciężki bądź śmieszny pod takim względem, o, nawet fajnie się ustawiliśmy aklernami, że po prostu tutaj auta się ślizgają. Tutaj auta się ślizgają, to jest wyścig, który na pewno może być trudny dla naszych rywali, również dla nas, ale mamy dwa Cadillaki Escalade, także obserwujemy sobie już wyścig z pozycji właśnie takiego komentatora. Bunny naprowadzają na pierwszej pozycji, zobaczmy sobie, jak ona będzie kontrolowała tutaj wejście w zakręty. Teraz Dredd, piękne wyminięcie od strony wewnętrznej. Od wewnętrznej wymija się chyba w tej grze najlepiej, ponieważ auto mają na tyle duży kąt skrętu, że po prostu fajnie się to robi. Patrzcie, jak to wygląda. To jest naprawdę fajne, ale teraz Dredd nieładnie zaliczył. Próbował za bardzo tutaj skrócić i wyszło tak, jak wyszło, czyli zaliczył barierkę. No nie widziałem tego trafika, być może go przeoczyłem po prostu. Tuż za nią właśnie sobie Dreddziu nasz jedzie, czy dobrze mówię? Tak, Dreddziu za swoim złotym Cadillaciem Escalade'em, którego ostatnio tunik miałem rzeczywiście, i Bunny ze swoim platynowym kolorem. Troszkę nam laguje samochody, ale tak jest zawsze. I następny tuż za Dreddem jedzie Tiger, na końcu Qwertiak z McLarenem, bez wallride'a Qwertiak, bez wallride'a. Patrzymy sobie na Bunny, która tutaj prowadzi ładnie wchodząc w zakręty. Spójrzmy sobie, jak ona to robi. No widać, że to po prostu zwalnia, ma pulsacyjne dodawanie gazu, czyli puszcza sobie i dodaje na tyle, żeby mogła po prostu... jakby to powiedzieć, żeby mogła opanować to auto, tutaj troszkę za bardzo musiała hamować. Tuż za nią oczywiście Dredd, który troszkę ostrzej jedzie. Widać to, że Dredd troszkę bardziej pokazuje jakby pazur w tym wyścigu, ponieważ no, Dredd jest mężczyzną, tak? Ona jest kobietą, to im Dredd musi władać nad nią i musi ją po prostu wyprzedzić, także liczmy na to. Tiger tuż za Dreddem, ale go goni tym 370. No spójrzcie na to, spójrzcie, jak go tutaj goni. To jest już tak samo rywalizacja pomiędzy tymi dwoma zawodnikami i widać, że w tym meczu, że tak to głupio ujmę, tych dwóch zawodników najbardziej ze sobą rywalizuje, także najprawdopodobniej jest to właśnie to starcie, ale Tiger powinien mieć sterowanie hardkorowe, żeby móc jak najbardziej się tutaj mierzyć z naszym Dreddem. Teraz Qwertiak na ostatniej pozycji goni Tigera 800 metrów od ostatniej trzeciej pozycji. Teraz Bunny oczywiście wjeżdża sobie pod górkę, oczywiście, no nie oczywiście, ale tak mniej więcej tak wygląda ta trasa, czyli wjeżdżamy po prostu pod górkę i tutaj mamy takie zakręty, dosyć naprawdę bardzo kręta trasa i w sumie
sumie nie da się tego skrócić, żeby jakoś ładnie pojechać. Także kiedy ścigałem się z kolegami tutaj właśnie z moim teamem, to jak już ktoś coś zwalił, jak próbował skrócić, to po prostu mu się nie udawało. Spójrzmy sobie, jak Dread goni naszą rywalkę, przeciwniczkę Zajączka z teamu niebieskich. 200 metrów od niej używa chyba pulsacyjnego troszkę dodawania nitro, dobrze mówię? Tak. Najlepiej. Tak jest. I w sumie jeszcze tak reasumując o tym króliczku, to rzeczywiście zawodniczka z nikiem Bany przypomina króliczka Playboya odrobinkę, jednocześnie nie tylko swoim, że tak powiem, nikiem, ale jednocześnie swoim wyglądem. Gdybyście zobaczyli rzeczywiście tej awatar na tak zwanym TeamSpeaku 3, to byłoby to coś dla jeszcze was niezłego. Ma rangę Playboya, tak, ma rangę Playboya na TeamSpeaku. Teraz na metę wjeżdża Bany, na drugim miejscu Dread i na trzecim miejscu Tiger. Czy QWERTY jak dojedzie, to sobie zaraz zobaczymy. Także Tiger tutaj ze swoim 370 opanowuje ostatnią krzywą tak naprawdę. I QWERTYak na końcu McLarenem MP4 12C w wersji torowej. Czyli tak naprawdę to będzie McLaren MP4 GT3 albo GT4, dobrze mówię? GT3 chyba, no nie? Coś mi się tak wydaje. Także liczmy na to, że jeszcze zawodnik dojedzie. Dojedziesz na koniec, już nie dasz rady. Oj nie, 800. Oj, już nie. Także ten wyścig, uwaga, zaraz zobaczymy, kto wygrał. No, niebiescy. Drużyna. Niebiescy. Tak, także ten wyścig zakończył się wygraną ze strony drużyny niebieskich. Przed chwilą, tuż po wyścigu, rozłączyło mi internet, także musiałem sobie od nowa zresetować. Jestem z chłopakami i wybrało teraz nasz wyścig, czyli szturm na bazę powietrzną. Zaczynamy ten wyścig bardzo fajny. Będą bardzo fajnie mogli gracze pokazać swój skill, swoje umiejętności akurat. Ja trochę się stresuję komentując, czasami troszkę mi się język plącze, ale wiecie jak to jest, kiedy są emocje, bo ja też tutaj walczę o to, żeby mój klan wygrał. Chociaż teraz mamy mniej więcej równe szanse. Kto wygrywa, powiedzcie, chłopaki? Oni wygrywają, ale iloma punktami? 2-1. Także jest jeszcze możliwość jedna, żeby... No, muszę wejść na obserwatora. Jest tylko jeszcze jedna możliwość, żeby oni właśnie... Żeby nasz zespół to wygrał. Prowadzi Dread ze swoim Fiatem 500, który tak naprawdę całkiem niezły jest na ulicę. Tuż za nim oczywiście Bany ze swoim Escalade'em, którego rzeczywiście bardzo widać lubi. Teraz za duży łuk troszkę wszedł Dread, ale i tak prowadzi, ponieważ ma dobre przyspieszenie. Tiger tuż za QWERTYakiem, który jest na trzeciej pozycji. I słuchajcie... Spójrzcie sobie teraz na niki zespołu Vendetta. Dobrze mówię? Czy to jest chyba Vendetta? Tak. Więc spójrzcie sobie, że oni mają niki zwierząt. Znaczy z nazwami zwierząt. Jak teraz mamy Tigera, mamy Bunny, a mamy QWERTYaka i Dreda. Także tutaj będzie teraz mniej więcej przepychanka, czy też rywalizacja między Tigerem właśnie i QWERTYakiem. Spójrzmy sobie na pierwszą pozycję, czyli na Dreda, który no, całkiem fajnie tutaj jedzie. Widać, że zna tą trasę i lubi, ponieważ my wybraliśmy tą trasę. Lubisz tą trasę, Dred? Bardzo ją lubię. No widać, że Dread sobie tutaj radzi, także nie ma takiego czegoś, że tutaj Dread sobie nie poradzi. Chyba ma właśnie wyćwiczoną taką swoją drogę, która mu najłatwiej pokazuje, czy tam najłatwiej mu ujmuje ten tor jazdy. Też Bany go tutaj drafci, widać, że Bany chce go wyprzedzić, widać, że Bany chce sobie z nim dać radę, ale wydaje mi się, że ma za ciężkie auto, żeby móc walczyć z Fiatem 500, który jest bardzo zrywny i też jest bardzo lekki. Widać, że obydwoje gracze umieją tutaj skróty wynaleźć, umieją skróty użyć odpowiednio. Tutaj uważają na cię bardzo dobrze drafci, także masz, Dredziu, możliwość do tego, że ona cię wyprzedzi. Także liczę na to, że będziesz utrzymywał się na pozycji pierwszej, Bany na drugiej i spójrzmy sobie na rywalizację z tyłu, czyli na Tigera, który tak naprawdę goni naszą Bany, naszego Zajączka i QWERTYaka, który jest tuż za nim. Czyli podskoczyło cię i po prostu cię wyrzuciło w powietrze, tak jest? Tor jazdy. No, mniej więcej, po prostu coś się zepsuło. Spójrzmy sobie nadal na pierwszą pozycję, prowadzi Dread i coś się tutaj spierał lekko z Bany, ale wydaje mi się, że Dread to wygra, także... Czy to jest ostatnie okrążenie, chłopaki? Tak. To jest ostatnie okrążenie i spróbujmy tutaj jeszcze przytrzymać kciuki za Dreda, bo być może to wygra. Tutaj widzę, że już nie może wytrzymać. Bany nitruje, próbuje drafcić, skraca. Zobaczymy, kto będzie pierwszy, kto będzie pierwszy. Mamy ostatnie punkty kontrolne tak naprawdę. Jeszcze jedno. Tak, no będzie jeszcze jedno okrążenie. Chodziło mi o to, czy następne jest ostatnie, więc mniej więcej okej. Okay. Się dogadaliśmy, także zrozumiałem. Tiger ładnie podrafcił i wyprzedził Bany, także tu mamy teraz niesamowitą tak naprawdę konkurencję między Tigerem, Dredem i Bany. Zobaczmy sobie, o jak samolot fajnie wleciał. Teraz spojrzymy sobie troszkę z góry z właśnie samochodu Bany, która lekko pchnęła swojego tutaj członka teamu.
ale za to Dread prowadzi nadal lekko podskakując swoim Fiatem 500, Abarthem tak naprawdę, czyli troszkę mocniejszym Fiatem 500. Tutaj tak naprawdę Fiat 500 też ma mocniejszą wersję, także załóżmy taki 1-3 multisport też wchodzi w grę. Dreadzio tutaj widzę, nie lubi skracać akurat tego zakrętu, ale mamy ostatnie sekundy do mety. Czy Bany wyprzedzi Dreada? Chyba już nie wyprzedzi, także na pierwszej pozycji Dread, na drugiej Tiger i na trzeciej Bany. Czy dojechałeś na pierwszej pozycji, czy ona jednak? O co chodzi? Na drugiej. Tiger mnie wyprzedził niby, a pierwszy wjechał. Tiger? Tiger wjechał za tobą, także to jest sprawa do rozstrzygnięcia, dlatego że ja to nagrywałem. Zobaczymy. I wszystko widziałem. Zobaczymy, kto wygrywa. Nie pokazuję, że jesteś trzeci. Oj, to jest niefajne, słuchajcie, zobaczmy sobie, kto wygrywa, kto wygra. Czekaj, tą konkurencję. Powinien wygrać ją Dread oczywiście. Kto będzie? Zresztą wszyscy widzieliście, jak to wyglądało. I tak wygrywają niebiescy. Wygrali oni. To jest bardzo niefajne, dlatego że spójrzcie sobie, tu się różniło te 400 setnych, ale wygrał Dreadzio. Także patrzcie, że jednak w The Crew są jeszcze bugi, które powodują właśnie takie niekompletności, czy też takie właśnie konflikty. Okej, mieliśmy tu mały rewanżyk, ponieważ gra nas troszkę wcześniej zmyliła. Wszyscy wzięliśmy sobie miniacze, znaczy wszyscy zawodnicy, a reszta oczywiście oglądająca wzięła sobie byle jakie auta. Także niestety wygrało z nami właśnie Vendetta, wygrała z naszym MDT, wygrali rewanż. Także tu jest potwierdzone to, że wygrali z tym wyścigu, w tym wyścigu. I następny będzie oczywiście wyczyn, a po nim od razu tor. Zaczynamy nowoorleńskie starcie. Co mówisz? Pizzi. Co ty? Co? O czym to gada The Dread? BC. BC? A o co chodzi? 8C, no właśnie. Także zmieniłeś mnie tutaj, ale zaczynamy nowoorleańskie starcie w Nowym Orleanie? Tak, w Nowym Orleanie, w mieście. Będę się ścigały tutaj ziomeczki. Oczywiście przechodzimy od razu z kamerką. O, Dread na prowadzeniu. Dread z odwzorowanym Lamborghini Gallardo Superleggera, które w rzeczywistości... Gallardo tak naprawdę, bądź Gadziardo, nie wiem jak to się powinno czytać. Ale wiem, że jest taka edycja konkretnie tak wyglądająca, spójrzcie sobie. 2K koni. W rzeczywistości, która ma właśnie 2000 koni mechanicznych, wiesz może prędkość maksymalną? Nie kojarzę. Nie kojarzy, ale najprawdopodobniej jest to dosyć duża prędkość, tym bardziej przy dragu. Także na prowadzeniu jest oczywiście Dread, tuż obok niego, tak naprawdę wyprzedzająca go Bunny w Cadillacu, która widać, że też tą trasę mniej więcej zna, a tak naprawdę obeznaje się również z swoim Cadillaciem. Widać, że to jest kobieta, która lubi duże samochody. Tuż za nią jedzie Tiger, który ją właśnie tutaj drafci, i Dread próbował ją wyprzedzić lekkim ramem. Udało mi się zwyciężyć. Ona ci dała rama, no mniej więcej wyglądało to tak, że po prostu próbowałeś się od wewnętrznej wziąć. Teraz Tiger ze swoją Alfą 8C, tutaj ładne wyprzedzenie, być może będzie towarzyszyło mu zwycięstwo w kolejnym wyścigu. Tuż za nimi na końcu z Cadillaciem, tuż za Bunny jedzie Kewert, jak także być może sobie z nią troszkę powalczy. Spójrzmy sobie na Dreada, weźmy sobie kamerkę z maski. Tutaj widać, że ktoś go wyprzedza, czyżby to Bunny? Tak, Bunny wyprzedziła Dreada, tutaj z ładnym wejściem od wewnętrznej zakrętu. Dread widać, że sobie ją troszkę podrafci, ale myślę, że uda mu się zwyciężyć to właśnie wydarzenie, to właśnie starcie. Wydaje mi się, że troszkę ma szybsze auto, jednakowoż, oj, nieładnie, tutaj dwóch graczy troszkę ze sobą powalczyło, troszkę za bardzo chcieli przejechać tą właśnie prostą, te trafiki troszkę przeszkodziły, także zapomnijmy o tym i patrzmy dalej. Oczywiście spójrzmy sobie na Bunny, która próbuje tutaj wszelkimi siłami Dreada wyprzedzić, goni go, ale tak naprawdę na... Nie wiem, czy go wyprzedzi. Wydaje mi się, że ma szansę, mogłaby to zrobić, tylko musi się troszkę postarać i trafiki mogą jej troszkę w tym pomóc. Spójrzmy sobie na Tigera, który widać, że Alfą tutaj OP samochodem, wie jak jechać, wie jak trzeba jechać. To jest bardzo skillowa trasa. Ta trasa na PvP tak naprawdę zdobywa... No miałeś jechać tą Alfą, mogłeś sobie ją wziąć, bo Alfa tylko nie na tor. Ale tak naprawdę to jest trasa, na której na wyczyn też można nie pokazać swoje umiejętności. No trzeba było mówić, słuchajcie, no ale Alfa tak naprawdę nie jest dobra na wyczyn. Jak to nie? Czwarty najlepszy samochód. No to czwarty, dobra, to nie bierzmy tego wiesz, pod uwagę. Jest dobra? Ty wziąłeś, ile razy ty wziąłeś Alfa, Gallardo. Gallardo w ogóle nie skręca prawie. Gallardo na wyczyn jeździ dobrze. Kręca Gallardo na wyczyn jeździ dobrze. Tam jak gówno. Jak no dobrze tak opanujesz hamulec gaz, to wiesz, da jak radę. Trzeba hamować, żeby on skręcił dobrze.
pokłócimy się w czacie z nimi. Teraz spójrzmy sobie na wygrywającego Tigera, który być może wziął sobie najlepsze auto, dlatego właśnie zwycięża. Teraz Quertek na czwartej pozycji goni rywali. Dread, który goni Bunny, czyli Bunny cię wyprzedziła. Powiedz mi, jak ona cię wyprzedziła? Masz jakiś tutaj, zdasz mi relację z tego, ponieważ obserwowałem Tigera. Bo Gallardo nie skręca. I tak cię wyprzedziła? Tak. Dobrze, także Bunny tutaj widać 500 metrów za swoim towarzyszem z drużyny. Dread, który goni Cadillaca, który tak naprawdę skręca lepiej, z pulsacyjnym nitrem, któremu się ładuje. Dread sobie je od razu wytraca. Trzeba uważać, żeby nie walnąć w słupek. Także tu jest już blisko do tego ostatecznego starcia. To jest sprint i też bardzo skillowa trasa, jak już mówiłem, na PvP tutaj jeżdżąc dobrym samochodem, odpowiednim samochodem, też z odpowiednią kontrolą hamulec, gaz oraz nitra, tutaj można fajnie wywalczyć, także spójrzmy sobie, jak to będzie z tym pojedynkiem. Oj, nieładnie Dread zaliczył trafika, ale jedzie dalej, jedzie dalej. Teraz Dragon ma lekkie problemy z połączeniem, mimo wszystko ogląda, także nie rozumiem, jaki tu jest sens, skoro on ma problemy z połączeniem, a jest tylko... no oglądaczem, czy tam no, widzem, tak? Patrzmy sobie dalej, Bunny najprawdopodobniej nie została przeniesiona do przodu, ale Dragona wywaliło. Liczmy na to, że nie będziemy musieli resetować poczekalni tylko dla jednego zawodnika, także tutaj nawet jest to lekkie starcie między Bunny a Tigerem, którzy chcą pokazać, kto jest tak naprawdę lepszy, kto będzie na pierwszej pozycji. Jest to już końcówka wyścigu. Tiger oczywiście Alfa 8C prowadzi, niestety, nie wiem czemu wziął to auto, najprawdopodobniej nie powinien, także może tu będzie kolejny rewanż, chociaż liczę na to, że nie, że po prostu gracze do sobie spokój. Quertek na ostatniej pozycji, już tutaj widać, że ostatnimi siłami próbuje dogonić swoich towarzyszy. Liczmy na to, Quertek, że dojedziesz do końca do mety, chociaż wiesz, ciężko będzie, skoro Bunny tutaj, czy tam Tiger wiadomo jako pierwsi. I teraz Dread, który oczywiście goni ich nadal, chociaż już wiadomo, że ich nie dogoni, no bo są już na tyle metrów, chociaż może się jeszcze okazać, że ten ciężki czy tam ostry zakręt da mu jakąś lekką przewagę. Być może się okaże, że właśnie Dread da sobie z nimi radę. Bunny jedzie tuż za Tigerem, zaraz to już będzie końcówka meczu, są to już ostatnie metry, także chyba Dread już nie będzie miał możliwości, żeby ich powyprzedzać. Tiger wjeżdża na metę i kończy tym samym właśnie wyścig. Także spójrzmy sobie jeszcze na Dreada, który, spójrzmy sobie, może pojedziemy sobie teraz z jego maski. O! Który właśnie tutaj goni te ostatnie metry. Goni ostatnie metry, ale no już tak naprawdę nie ma czego gonić. Niestety przegrywamy kolejne starcie, tak naprawdę o włos. Gdyby nie ten trafik, myślę, że Dread wyprzedziłby swoich rywali, swoją rywalkę i rywala na pierwszej pozycji, który jechał Alfą. Jedynym plusem w jego aucie było dobre przyspieszenie. Naprawdę Superlegera ma bardzo dobre przyspieszenie. Jednocześnie mówiąc to, mogę potwierdzić, że... Gdyby nie zostawili trafiku. Właśnie tutaj troszkę trafik nam przeszkodził, także te starcie, już przedostatnie starcie, wygrywają niebiescy. Ostatni wyścig, ostatnie starcie przygody na autostradzie, także mamy już to ostatnie starcie między dwoma drużynami. Tak naprawdę zwycięstwo drużyny Vendetti jest już przeważone, już wiemy, że oni wygrają, ale i tak warto się porywalizować ostatni raz, spróbować swoich umiejętności, spróbować, może akurat ten wyścig wygramy. Niestety Dragon, jeśli dobrze mówię, który wyszedł właśnie też na zwierzęcia, niestety on też, znaczy on wyszedł, tak, on jego wywaliło, więc już on tutaj nic nie będzie robił w wyścigu. Dread na prowadzeniu, jak zawsze w wyścigach na początku, Bunny tuż za nim ze swoim Cadillaciem, teraz mamy te same auta, które w torze poprzednio, oczywiście tuż za nimi Quertek i Tiger jadą mniej więcej równo, tutaj wszyscy trzymają się swoich ogonów, Quertek fajnie sobie skrócił, ale trafik prawie przeszkodziłby mu w jego planach. Widać, że teraz Dread będzie się tutaj spierał z Bunny, a w sumie fajną rzeczą jest też to, że nie robiliśmy tutaj żadnych offroadów oraz żadnych rajdów, dlatego, że tam nie liczy się tak naprawdę skill. W rajdach i offroadach liczy się głównie ten fart, głównie to, czy ma się lepsze auto. Tam, no to nie ma tego, tej samej rywalizacji, co właśnie w takich wyścigach, ponieważ tu jest troszkę trudniej, a tam sterowanie jest najłatwiejsze, także wybraliśmy po prostu trzy specyfikacje, ulicę, wyczyn i to. Spójrzmy sobie na tą rywalizację, czyli na Bunny i Dreada, który lekko pchnął Bunny, no niespecjalnie być może, dlatego, że ona zahamowała tak nagle, że aż Dread zahamował tutaj już, że tak powiem, z wrażenia. Bunny musiała powrócić, żeby właśnie ten zaliczyć ten punkt kontrolny. Teraz spójrzmy sobie dalej na rywalizację, może troszkę z innej pozycji, czyli z tyłu od strony kogo? Od strony Bunny, która tutaj jedzie na trzeciej pozycji, tuż za nią Quertek, który ją chyba drafci. Drafcisz Bunny, powiedz mi? Starasz się ją jakoś tutaj wydrafcić?
A drafć, drafć, może ją wyprzedzisz. Czyli tak, spójrzmy sobie, jak to będzie robił Qwerty'ak. Spójrzmy sobie na drafty Qwerty'aka z jego Bumblebee. Tak, to jest jego Bumblebee, jego torowy Camaro, torowe żółte Camaro z czarnym paskiem specjalnym, właśnie takim pod Camaro. No, wydaje mi się, że tutaj mam małe szanse na wyprzedzenie Bany. Teraz spójrzmy sobie na przednią rywalizację, czyli na Tigera i Dreda, który właśnie tutaj prowadzi teraz na pierwszej pozycji. Jest oczywiście też królem, czy tam królem, jest szefem ekipy, do której należy, dlatego ma taką gwiazdkę obok swojej literki T przy Niku. Być może ten wyścig uda się zwyciężyć naszej drużynie MDT, być może wygra to ostatnie starcie, ten ostatni wyścig. No, tak naprawdę bardzo tutaj wyrównane były te wyścigi, widać było, że nikt tak specjalnie nie odstawał, czasami tam Qwerty'ak sobie nie dawał rady, ale potem nadrabiał, także liczmy na to, że wygramy ten ostatni wyścig. Spójrzmy sobie do tyłu, Tiger goni tutaj Dreda, Dredziu nie daje za wygraną, ale wiadomo, Tiger będzie go drafcił, więc będzie miał wyższą prędkość przy końcu zakrętu, znaczy przy końcu tak naprawdę tego podskoku, tutaj żeby tylko żadnemu graczowi nic się nie stało, z autem nic się nie stało. Mamy tak naprawdę już też ostatnie te sekundy, no może tutaj mamy jeszcze, nie wiem, z kilometr do końca wyścigu. Może odrobinkę więcej, może z dwa. Patrzmy sobie teraz na Tigera, który wszelkimi siłami próbuje jeszcze wygrać ten ostatni wyścig, próbuje pokazać, że Vendetta dała sobie radę. W sumie fajny wyścig, fajne starcia, wszystko fajnie wyglądało, mi też się to podobało. Wow, niezły drift w wykonaniu Dreda. Jak ty to opanowałeś? Nieźle. No, widzisz? No, się umie, nie? No, się gra, się ma. Dokładnie. Tiger goni Dreda, ale chyba już go nie dogoni. Zaraz będzie wjazd do miasta z wielkim skokiem i już koniec wyścigu. Także widzimy metę przed naszymi oczami. Dredziu wjedzie na pierwszej pozycji, jeśli nic mu nie przeszkodzi. Tuż za nimi Bany, która to już ostatnimi siłami jeszcze dojedzie do końca, i Qwerty'ak, który jedzie tuż za nią. Może ją wyprzedzić na końcu, zobaczymy. Ostatnie starcie tak naprawdę, ostatnie metry. I kto wygra? Wygra Bany. Bany wygra ten pojedynek, ale Dredd dojechał na pierwszej pozycji. Także ten pojedynek został wygrany przez nas, ale ogólnie oni całe wygrali, zawody wygrali oni. Także dziękuję bardzo wam za towarzyszenie mi przy tych wyścigach, za to, że byliście. Jeżeli ktokolwiek wytrwał do tej minuty, to mam nadzieję, że się podobało, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich pojedynków, to z chęcią zrobię też ze swojej strony, będę dokumentował jadąc. Też jest taka możliwość. Więc no, mam nadzieję, że wszystko się podobało. Także wy możecie się, chłopaki, pożegnać. Do widzenia. Na razie. Teraz ty. No. I jeszcze może zrobimy małe pożegnanie z drużyną Vendetty. Hello, thank you for races. You can say goodbye to my viewers on YouTube. Okay. Yeah. Goodbye. Thanks for the races. Wait a second, and stay here because next time. W tym momencie Bany tłumaczyła mi, o co chodziło z konfliktem z Alfą 8C. Chodziło o to po prostu, żeby nie używać najlepszych aut w grze w konkretnych klasach. Jeśli chcecie więcej takich komentarzy, to też piszcie mi w komentarzach i oczywiście zostawiajcie łapki w górę. The opponent wasn't OP car in your mind, so we should check out next time which car shouldn't be there. Okay. We can do this. So I'm going to next channel. We can write in chat. Goodbye and thank you for races again. Yeah, goodbye.